Fulfillment oznacza realizację zamówień przez zewnętrznego operatora. W ramach usługi Fulfillment dla naszych klientów przyjmujemy dostawy, magazynujemy towary, kompletujemy zamówienia, wysyłamy paczki, pakujemy wszystko, przekazujemy kurierom, a także obsługujemy zwroty. Różni operatorzy różnie podchodzą do Fulfillmentu i każdy w czymś się specjalizuje. My na przykład specjalizujemy się w obsłudze zwrotów i obsłudze klientów. W ramach tej usługi oferujemy klientom usługę infolinii, odpowiadamy na maile i różne zapytania, monitorujemy też przesyłki i odpowiadamy na wszystkie newralgiczne pytania od klientów. Wychodzimy jeszcze przed szereg, bo robimy jeszcze jedną fantastyczną moim zdaniem usługę, to znaczy tworzymy content do social mediów. Możemy z towaru, który u nas magazynujecie, zrobić rolki, zdjęcia, od razu zmontowane, gotowe do wstawienia na Instagram, YouTube, TikTok, czy co tylko sobie zażyczycie. Moim zdaniem korzyści z Fulfillmentu największe są właśnie na początku, na starcie sklepu internetowego, bo nie musisz angażować swoich zasobów w organizację magazynu, nie musisz wynajmować żadnych powierzchni, zatrudniać pracowników, jedyne co musisz zrobić, to wysłać towar do nas, a my już zajmujemy się wszystkim. My jesteśmy najbardziej znani ze współpracy z influencerami i z branży książkowej. Około 70% naszych przesyłek to są przesyłki z książkami wydawanymi w ramach modelu self-publishing, to znaczy autorów, którzy nie korzystają z usług wydawnictw, ale sami wydają własne książki. To jest około 70% przesyłek. Natomiast pozostałe 30% to jest e-commerce. I tutaj asortyment, poczynając od fashion, przez kosmetyki, suplementy diety, zabawki, akcesoria dla zwierząt. Takim moim ulubionym produktem, który mamy w magazynie, jest poduszka. To jest poduszka przeciwzmarszczkowa dla kobiet do spania. Ona posiada takie specjalne wycięcia, które sprawiają, że tutaj się tam nie robią zmarszczki. Nie wiem, czy to działa, natomiast bardzo ją lubię i to jest moja ulubiona poduszka podróżna. I nawet przyjechałam z nią tutaj do Łodzi. Jak przychodzę na nasz dział zwrotów, to często patrzę, co tam wisi na tych wieszakach, żeby mniej więcej zorientować się i ewentualnie też dać znać klientom, z czym mamy największy problem operacyjnie. No i ostatnio jak weszłam, patrzę, wisi tak sporo takich zielonych bluzek. No ja pytam dziewczyn, czemu? Co tak dużo tych bluzek? Albo one mają zupełnie inny kolor niż na zdjęciu. No i to jest właśnie ten podstawowy problem, czyli zdjęcia, które muszą pokazywać faktyczny wygląd towaru, rzeczywisty. Super, jeśli one będą na modelkach nie tylko w rozmiarze 34, ale także takich na przykład jak ja, czyli rozmiar powiedzmy 42, z przymrużeniem oka. Później idźmy dalej, bo klient już teraz nie tylko chce znać wymiary towaru, on chce wiedzieć, czy ten produkt będzie dopasowany do jego sylwetki. Dlatego opiszmy, czy to jest krój slim, regular, czy może oversize. Powiedzmy, czy to jest dla osób niskich, wyższych, czy o średniej budowie. I z tego wszystkiego klient ma szansę wywnioskować, czy to ubranie będzie dobre dla niego. No i w tym kierunku po prostu trzeba rozwijać ofertę i z tego, co bym mogła poradzić każdemu sklepowi, dobry opis produktu, dobre zdjęcia i dobre wideo, to jest podstawa. I dzięki temu znacznie obniżycie odsetek zwrotów.